Tego roku na kongresie wersalskim Dmowski pokonał naszych wrogów śmiertelnych w politycznym boju. Doprowadził do tego, że nasi wrogowie śmiertelni musieli uznać niepodległość Polski wyrąbaną krwią i blizną naszych polskich żołnierzy. Rzadko kiedy w naszej historii osiągnęliśmy takie zwycięstwo. Ten traktat wersalski w 1919 roku, podpisany 28 czerwca, de facto jest prawdziwym dniem niepodległości. Już nie mogli nasi wrogowie udawać, że Polski nie ma, kiedy złożyli na traktacie swoje podpisy. Oni potem próbowali wszystkimi możliwymi sposobami udowadniać, że to nie miało najmniejszego znaczenia, że ten bękart wersalski, czyli Polska, nie powinna istnieć. Otóż istnieje krew polska przemielona z polską ziemią, jest wartością, której powinniśmy bronić do ostatniej kropli naszej krwi, proszę Państwa. I dzisiaj czytam ze zdumieniem artykuł, dostałem na internecie artykuł, że są plany, żeby Polski nie było. Żeby Polski nie było. Proponuje się nam jakąś federację z państwem, o zgrozo, państwem, które jest nam politycznie wrogie. Ukraina czci Banderę, Suchewycza, ukraińską powstańczą armię. Czci ją cały czas, zmienia nazwę ulic, wznosi pomniki. Czci człowieka, który w czasie II wojny światowej wydał rozkaz wymordowania wszystkich Polaków. Ja długo żyję na świecie i mam problem, bo co innego Ukraińcy, których też znam, obserwuję ich ciężką pracę od wielu lat, co innego rząd ukraiński, który w swoich ustawach i uchwałach parlamentarnych na przykład robi takie rzeczy, że postać Bandery i Suchewycza nie podlega żadnej krytyce, nie podlega żadnej ocenie. Nie wolno o nich mówić prawdy, wolno tylko mówić to, co jest oficjalnie podane jako główny nurt polityczny. To wiecie Państwo, to jest tak, jakby Niemcy nagle zaczęli stawiać pomniki Hitlerowi, Goebbelsowi, Himmlerowi i by mówili nam tak: nie przejmujcie się, my tak stawiamy te pomniki, ale tak naprawdę to, wiecie, to my was lubimy, my was bardzo lubimy, ale no Hitlera pomniki stoją w Berlinie. Schizofrenia. Jak można robić federację z państwem, które stoi na fundamencie wrogości do Polski? Przypomnę, ukraińska powstańcza armia, która podlegała ideologicznie Banderze w czasie tak zwanej rzezi wołyńskiej, doprowadziła do bestialskiego wymordowania 250 tysięcy ludzi. Tylko dlatego, że byli Polakami. Czy mamy co? Mamy zapomnieć o tych ludziach tylko dlatego, że mamy jakieś politycy w Polsce, mają jakieś plany? Federacja? A ktoś będzie się nas pytał o zdanie, czy my sobie życzymy federacji? Mam tutaj statuetkę Dmowskiego. On do Ukrainy miał stosunek bardzo praktyczny. Niech sobie Ukraina dalej będzie Ukrainą. Niech sobie będzie w swoich granicach. Ja, który pochodzę moja rodzina pochodzi z terenów Lwowa. Grudek Jagielloński to jest siedziba rodu olszańskich. Nie życzę sobie powrotu tych ziem w granice Polski. Bardzo mi się podoba Polska taka, która jest. To, co zrobili moi rodzice, moi dziadkowie, moi pradziadkowie, przekuli klęskę Jałty w zwycięstwo narodu polskiego. W 1945 roku było nas 24 miliony, w 1989 roku było nas 38 milionów, na trwale przybyło 14 milionów Polaków. Od 1989 roku nie przybyło nas w ogóle, a stale ubywa. Ja chcę takiej Polski, Polski, która wygląda jak dłoń, z morzem, z górami i nic więcej. Nie życzę sobie żadnych mniejszości narodowych w Polsce. Oczywiście gości zapraszamy, ale żadnych praw. Nie życzę sobie, żeby młody człowiek tam stojący przy naszej obecności wyśpiewywał hymn banderowski.
Z tym hymnem na ustach szli mordować kobiety i dzieci w nocy, kiedy one spały. Ludzie, jeśli zapomnimy o nich, to jesteśmy łajdakami. Niech nas pokryje niepamięć, niech nas pokryje hańba. Pisał wieszcz, mego ojca piłą rżnęli, myśmy wszystko zapomnieli. Ja nie sieję nienawiści, ja biję na alarm. Ja sobie nie życzę, żeby przestało istnieć polskie wojsko, żeby przestała istnieć polska policja, żeby przestała istnieć polska służba celna. Nie życzę sobie, ja chcę, żeby te instytucje były rdzennie polskie. Jestem polskim nacjonalistą. Nie cofnę się na krok, choćby mnie mieli za to powiesić, rozstrzelać, utopić. Polska narodowa, polski interes narodowy, Polska dla Polaków. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po piąte, po dziesiąte. Przyszłość naszych dzieci jest ważniejsza dla mnie niż przyszłość dzieci ukraińskich. Przyszłość młodych Polaków zadłużonych kredytami bandyckimi jest dla mnie ważniejsza niż pomyślność narodu ukraińskiego. Mówię coś złego? Popatrzmy, co się dzieje w Europie. Wszystkie narody pilnują swojego interesu narodowego. Tylko nasi politycy lekko sobie to trwonią, lekką ręką doprowadzają dorobek pokolenia, które było przed nami, do zera. Znowu będziemy musieli zaczynać od zera? Dlaczego my, Polacy, nie możemy przekazać dorobku swoich rodziców następnym? Dlaczego się nie bogacimy? Dlaczego my ciągle jesteśmy biedni, nawet nie jesteśmy zamożni? Bo nie takie są plany na tę część świata. Plany na tę część świata to jest przygotowanie Międzymorza. Geopolitycy amerykańscy, tacy jak Friedman, mówią o likwidacji państwa polskiego. Mówią o stworzeniu Międzymorza, między Bałtykiem a Morzem Czarnym. Czegoś, co nie wiadomo czym będzie. Na pewno nie będzie polskim państwem. Nie będzie polskiego wojska. Będzie wojsko Międzymorza. Nie będzie polskiej policji. Będzie policja Międzymorza. Zostaniemy zepchnięci zgodnie z wytycznymi Kongresu Rzymskiego do 15 milionów. Czyli co się ma z nami stać? Mamy po prostu tak wymrzeć? Mamy się zawinąć w prześcieradło i czołgać do najbliższego cmentarza, bo inne są plany geopolityczne na tę część Europy? Jest coś takiego jak zdrada narodu. Jest coś takiego jak zdrada polskiego interesu narodowego. Jest coś takiego. My, polscy nacjonaliści, polscy narodowcy, dla których Dmowski jest wodzem, nie wyrażamy na to zgody. Ja wiem, są ludzie, którzy nienawidzą państwa polskiego. Nie chcą go. Oni się zdeklarowali. Jest ich 28%. Oni powiedzieli, że jak Polska będzie występować z Unii Europejskiej, to oni natychmiast będą chcieli opuścić tę część Europy. To niech opuszczają. To niech opuszczają. Przypomnę kłamstwo Unii Europejskiej. Wchodziliśmy na podstawie traktatu z Nicei. Tymczasem, kiedy już nas przyjęto, zmieniono zasady gry. Podsunięto nam do podpisania, znaczy nie nam, tylko ludziom stojącym na czele państwa, traktat lizboński, który likwiduje naszą suwerenność. Jaka różnica? Traktat nicejski dawał nam jako Polsce 26 głosów w głosowaniu w Unii Europejskiej. Niemcy mieli 28 czy 29. W traktacie lizbońskim, oprócz wielu innych dramatycznych zmian, o których nie wiemy nawet, chociażby o podatku katastralnym, który będziemy płacić i on będzie szedł do Unii Europejskiej. Podatku katastralnym za to, co mamy, za to, co sobie wypracowaliśmy krwią i wyrzeczeniami. Ale wrócę do tego głosowania. W traktacie lizbońskim mamy 38 głosów, ale Niemcy 90. I nawet jak się wszystkie maluchy pozbierają do kupy, Polacy, Słowacy, Czesi, Bułgarzy, to i tak nie przebijemy głosowaniem Niemców. Mnie nikt nie pytał o zgodę, czy ja chcę iść do Unii Europejskiej. Mnie zakomunikowano w sfałszowanym referendum. Ludzie, opamiętajcie się. Za chwilę nie będziemy mogli mówić po polsku, bo będzie to w złym tonie. Idę ulicą. Wyszedłem z kryminału 13 maja. Idę ulicą i widzę na urzędowych budynkach flagi ukraińskie.
Przecieram oczy ze zdumieniem. Nie ma tego nigdzie w Europie. Ludzie, obudźcie się. Niemcy sobie nie dali czegoś takiego zrobić. Szwajcarzy też. Opamiętajcie się. Nie wstydźcie się wyrażać swojej niezgody. Ja nie mówię, żebyście to robili tak, jak zwykle ja to robię, w sposób agresywny i wulgarny. To z rozpaczy i z bezsilności. Róbcie to kulturalnie. Myśmy przeprowadzili taki mały wywiad. W jednym urzędzie zapytaliśmy się, kto dał zgodę na wywieszenie flagi ukraińskiej. I uważajcie, uważajcie, uważajcie. Nie ma, nikt nie dał zgody. Pytamy się pana z portierni, a kto tę flagę powiesił? A ja nie wiem, mówi ten pan. A to co, jakiś dyrektor może? A ktoś na piśmie? Pokażcie nam jakieś pismo. Nie, nie, nikt nic nie mówił. To skąd ta flaga ta wisi? Naprawdę wisi flaga ukraińska? Takie teksty. Nie będzie winnych. Tu stoi młody człowiek, już nie ma go. I śpiewa hymn banderowski. Jaka to różnica? Jakby tu stał młody człowiek niemiecki i śpiewał po niemiecku Horst Wessellied. Żadna różnica. Żadna różnica. Chociaż historycznie Horst Wessellied powstał na grubo przed atakiem na Polskę. A ta pieśń banderowska Kalina Czerwona, co tam śpiewał, powstała i była używana w rzezi wołyńskiej. Odsyłam do książki Zychowicza. Wołyń zdradzony. Poczytajcie. Ci Polacy, którzy tam żyli, zostali skazani na okrutną śmierć. Jeśli o nich zapomnimy, jesteśmy łajdakami. Nigdy nie wolno nam o nich zapomnieć. Federacja? Federacja jest potrzebna po to, żeby Amerykanie mogli z tych dwóch państw zrobić lotniskowiec. Lotniskowiec do wojny z Chinami. Kalkulujecie wojnę w swoim życiu? Śmierć wrogom Polski. Śmierć. Swego nie chcemy, wróć. Cudzego nie chcemy, swego nie damy. To takie proste, nic więcej. Nic więcej. My, polscy narodowcy, jesteśmy zainteresowani, żeby Polacy za swoją pracę żyli w Polsce zamożnie. Ja już nie mówię bogato, ja mówię zamożnie. Żeby mieli czas na swoje hobby, żeby mieli czas na swoje dzieci, żeby się rozwijali, żeby pomnażali swoją pracą swój majątek. Ale żyjemy w czasach rewolucji korporacyjnej. Korporacje muszą przejąć świat. Słuchajcie, ja mam tyle lat, ile mam. Trudno mnie wystraszyć. Obiecuję wam, że dopóki będzie mi się jęzor kręcił w gębie i będę nogami powłóczył, to jeszcze pod ścianą, przed egzekucją krzyknę śmierć wrogom ojczyzny. I też wam radzę, pilnujcie polskości, bo nie będziecie nikim innym. Nie będziecie nikim innym. Zawsze w pewnym momencie usłyszycie: ty polska świnia, stul pysk. Przemawia przeze mnie troska starego człowieka o moje wnuki. Kim będą moje wnuki? Obywatelami której kategorii? Trzeciej, czwartej? Obudźcie się, Polacy. 25 czerwca niesiemy Dmowskiego na zamek. Tu na tym placu będzie wiec, sławiański wiec. Tu będą padały ciężkie słowa. Bezwzględne i okrutne. Tu będą przemawiać ludzie, którzy mają coś do powiedzenia z całej Polski. Tu rykniemy swoją niezgodę na likwidację państwa polskiego. Rykniemy swoją niezgodę. Ani kroku wstecz. Jak poeta napisał. Są w ojczyźnie rachunki krzywd. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Ale krwi nie odmówi nikt, wysączymy ją z piersi i pieśni. Za tę pięść podniesioną nad Polskę kula w łeb. Nie chcę się tutaj produkować w swoim zwyczajnym stylu i dużo mnie kosztował ten spokój, który mam. Będę chyba to musiał odchorować. Krótko mówiąc, prawdopodobnie szlak mnie będzie trafiał przez 3 następne dni. Ale do was już nic nie dociera.
Siedziałem w kryminale i słyszałem tę histerię proukraińską. Myślałem, że zrobię sobie krzywdę z rozpaczy. W wojnę was wpychają. Za tę wojnę my płacimy. Za tę wojnę my płacimy naszym dorobkiem. Za tę wojnę jesteśmy biedni. Za tę wojnę mamy benzynę po 8 zł, czy 10 nawet. Bo pieniądze się z czegoś muszą wziąć. One się biorą z naszych kieszeni. Ta inflacja ma jeden cel. Zrobić z nas nędzarzy. Z nędzarzami można zrobić wszystko. Można go we własnych fekaliach utopić. Macie honor? Jesteście Polakami. Macie polskie obowiązki. To nie są obowiązki ukraińskie. To nie są obowiązki żydowskie. To nie są obowiązki amerykańskie. Pilnujcie własnej dupy. Bo wam ją odstrzelą. Wojciech Olszański, brawo! Podczas tego wiecu będziemy mieli włócznię etruską. Tą włócznię mamy takiego przyjaciela, który jest właścicielem tej włóczni. Mamy takiego przyjaciela Szumskiego. I on jak się dowiedział, jakim szalbierstwem, oszustwem są statuty kaliskie, zawrzał słusznym gniewem. Na początku chciał pójść i udusić pana polityka tamtejszego. Nazywa się Pęcherz. Nomen omen. Pęcherz. Pozdrawiamy pana Pęcherza z Kalisza. Senatorem teraz jest. Pozdrawiamy. Naprawdę. Brawa dla pana senatora Pęcherza. Bo błogosławiona jego głupota. Błogosławiona jego wina. Pan Pęcherz, zamiast cicho siedzieć, on chciał zaistnieć w PiS-ie, w Platformie, w Świadomości i postanowił, w Sanhedrynie, postanowił się podlizać i zrobił obchody tych statutów kaliskich, jakie one były fajne. No i ludzie zaczęli je czytać. Szumski przeczytał, że tam co drugi status to jest krzywda dla polskiego ludu i postanowił się temu przeciwstawić. I postanowił, że nie pójdzie, nie udusi pana Pęcherza, bo to za mało. Trzeba zrobić tak, żeby ta wina pęcherza była jak nakuty pęcherz, który pęknie i cały ten smród, to oszustwo, to zniewolenie narodu polskiego musi się wylać, musi pęknąć. I tą igłą, którą sobie przygotował, była włócznia etruska, na którą kolega Olszański nabił te statuty. Kolega Osadowski je oblał odpowiednią substancją łatwopalną. Zostały one podpalone przez Macieja Porębę i zawrzało. Pęcherz pękł! Pęcherz antypolonizmu pękł! Pęcherz głupoty pękł! I to się wydarzyło 11 listopada i od dzisiaj można mówić, że 11 listopada to nie jest jakieś masońskie święto niepodległości fałszywe. 11 listopada jest dniem polskiego wyzwolenia ze statutów kaliskich, z wojny z Rosją, z rządów antypolonizmu. Pęcherz pękł! Pęcherz antypolonizmu pękł. Brawo, ten pan senator, pozdrawiamy go sobie. Osobiście tego nic nie mamy, nie znam go nawet. Natomiast byliśmy w Kaliszu ostatnio, powiedzieliśmy o tym, i nagle i ci ludzie, którzy za dobrą monetę brali te statuty kaliskie, ci ludzie się dowiedzieli, na czym polega oszustwo. I my, którzy wiemy, że ten pęcherz pękł, my dzisiaj, tutaj jakiś pan nas atakuje, bardzo serdecznie go pozdrawiamy, pokojowe, przypomnę, że nasze zgromadzenie jest pokojowe, legalne, jeżeli ktoś na mnie zakłóca, to pozdrawiamy serdecznie, nie pozwalamy na to, nie zgadzamy się na zakłócanie. Natomiast proszę państwa, włócznia etruska. Włócznia etruska była tą igłą narodową, polską, gdzie ten pęcherz pękł, została użyta. I proszę państwa, co się wydarzyło dalej? Idzie przez Polskę Marsz Dmowski na Zamek. Idzie przez Polskę i
Wojciech, nie podchodź. Mam prośbę. Wojciech, nie podchodź do tego pana. Nie podchodź. Co, proszę cię, proszę cię. Co, Wojtek? Spokojnie, spokojnie. Spokojnie, można sfilmować. Tutaj jest zgromadzenie publiczne. Natomiast, proszę państwa, rozmawialiśmy ostatnio z Wojciechem, jak to zrobić, żeby pokazać narodowi, że to zniewolenie pęka, że to zniewolenie, my sobie go nie życzymy. No i wpadliśmy na pomysł, że na tę włócznię etruską nadziejemy 700 kart, 700, więcej niż ryza papieru, 700 kart traktatu lizbońskiego, tego fałszywego, oszukańczego, podpisanego bez referendum przez Lecha Kaczyńskiego. I 700 kartek przez cały czas będziemy nadziewać na tę włócznię etruską. Bartłomiej Kurzeja, słynny artysta rzeźbiarz, mistrz sztuki, sugeruje, żeby wziąć widły. Żeby widły, bo włócznie etruskiej chyba nie starczy, więc trzeba będzie jeszcze widłami się posiłkować. I te 700 kart bezprawia, które stało się prawem. Bo przez pewien czas statuty kaliskie, bezprawie, antypolonizm, geszeft stał się prawem i Polska upadła. Taka jest najkrótsza historia statutów kaliskich. I ten nowy geszeft, nowa twarz, nowa morda antypolonizmu dzisiaj ma nazwę Traktat Lizboński. I my ten traktat lizboński pokażemy narodowi nadziany na włócznię etruską. I na polskie widły, takie od gnoju, takie normalne, spiczaste widły, ja sprawdzałem, możemy przynieść, ponieważ nie jest to sprzęt pirotechniczny i będziemy oczywiście używali je w celach przekazu artystycznego, nie w celu zrobienia krzywdy komukolwiek. Także tutaj forma artystyczna jest w tej chwili opracowywana, jednak to nadziewanie tego traktatu lizbońskiego będzie procesem wspólnym. Tutaj nie będzie jeden olszański, że będzie go można potem tłamsić. 700 osób, a ja myślę, że może nawet dwie osoby jedną kartę nadziewać. 1400 osób będzie brało w tym wielkim wydarzeniu artystycznym udział. Już za chwilę będzie mówił Marcin Osadowski i już zapraszam. Przypomnę o dwóch rzeczach, że teraz w takiej atmosferze pikniku, spokojnych rozmów, będziemy tutaj, przystąpimy zaraz do zbierania osób, które będą chciały być w zespole porządkowym i w zespole sprzątającym. Gwoździem programu będzie to, że będzie nasza jazda brała udział w tym Marszu Morski na Zamek, ale to są szczegóły techniczne, o tym później. I teraz, proszę państwa, słuchajcie, opowiem wam krótką historię, zanim przekażę mu mikrofon. Otóż był taki moment, kiedy osiągnęliśmy pewne wyżyny przekazu. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi nas słuchało, oglądało. Rozmawialiśmy wtedy z Olszańskim, Porębą. I nagle się okazało, że nie ma już więcej możliwości. Potrzebny nam jest cudotwórca, który potrafi ideę narodową podnieść, przekazać. I tym cudotwórcą jest doktor nauk humanistycznych. Osoba, która jest dzisiaj z nami, która towarzyszy Wojciechowi w tej piosence Magdaleny Anny Koroblewskiej. Ten człowiek dzisiaj do nas przemówi. Marcin Osadowski! Dobry wieczór. Sądziłem, że stojąc w tym miejscu posłucham spokojnie na polskiej ziemi to, co ma do powiedzenia Polak. Tymczasem człowiek posługujący się językiem polskim reaguje, nazywa nas nazistami. A nie było go tutaj, kiedy człowiek, który miał reprezentować sztukę i kulturę, śpiewał coś, co się uznaje za hymn banderowski. Czyli przeszkadzają mu Polacy, którzy walczą o interes Polski, ale nie przeszkadzają mu goście z zagranicy, którzy poniekąd są piewcami banderyzmu, mordowania Polaków. Bo to nie Polak. I teraz mówi, że my jesteśmy
nazistami. Ja mam pytanie, czy ten człowiek ma pojęcie, czym jest nazizm? To jest pytanie pierwsze. A pytanie drugie, czy jego postawa antypolska, bo na taką wygląda, jest godna do tego, żeby mówić o sobie Polak? I pytanie trzecie, podstawowe. Czy to nie jest przypadkiem tak, że po raz kolejny jest to typowy przykład przywilejów? Czyli ludzie, którzy przybyli tutaj w gości, mają większe prawa niż my Polacy. Bo nikt nie reaguje na te pieśni, nikt nie reaguje na te zachowanie, natomiast on może swobodnie podejść i nazywać nas nazistami. To przecież za same słowa myśmy odbędnili po ponad 3 miesiące w areszcie. Za nic więcej. I to nie za słowa kierowane do kogoś bezpośrednio, tylko za cytat, za opinię, czyli coś, do czego powinniśmy mieć prawo w Konstytucji Polskiej. Dokładnie to samo występuje, jeżeli chodzi o przekaz. Wojtek wspomniał o tym, że nam nie wolno pewnych rzeczy powiedzieć, że nie wolno nam się bronić. Ale przecież to nikt inny jak Yasir Lapid protestował, że nie można w Polsce zmieniać prawa, które ma chronić Polaków przed kłamstwem o tym, kto mordował Żydów. No to jakie to prawo jest? Równe dla wszystkich, czy znowu mamy przywileje? Ja chcę Polski równych praw dla wszystkich, nie przywilejów. Przywileje są niesprawiedliwością. Żeby polski przedsiębiorca miał takie same prawa, jak każdy inny. Żeby Polak w Polsce miał takie same prawa, jak każdy inny. Nic więcej, nic mniej. Tymczasem jedni mogą swobodnie po nas jeździć, my nie mamy prawa się bronić. To są przywileje, to nie jest równouprawnienie. Jedni mają prawo powiedzieć o nas wszystko, my nie mamy prawa się bronić. To są przywileje, a nie równouprawnienie. Dlaczego ci ludzie, którzy mówią tyle o wolności słowa, nagle uważają, że nas należy zamknąć i nie mamy prawa zabrać słowa, nie wypowiedzieć słowa w własnych sprawach? Dlaczego Polak w Polsce jest tłamszony? Dlaczego ci ludzie, którzy mówią tyle o wolności słowa i mówią o tolerancji, o tolerowaniu, zapominają o tej tolerancji? Dlaczego my, mówiąc bardzo często prawdę historyczną, musimy się z tego tłumaczyć przed sądem, a ktoś może podejść, sprzedać nam faka i powiedzieć, że jesteście nazistami i jest w żaden sposób niepokojony. To nie jest równouprawnienie, to jest dyskryminacja. My w Polsce jesteśmy dyskryminowani, jesteśmy jako Polacy dyskryminowani. Ja na to się nie zgadzam. Dlatego bardzo was proszę, wszystkich Polaków, czasami podnieśmy głowę i powiedzmy, brak zgody. Reagujmy, kiedy inni są zaczepiani. Bo dla triumfu zła wystarczy tylko tyle, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Bo nie ma ciemności, nie ma zła. Jest brak światła, jest brak dobroci. Zaratustra, twórca zaratustrianizmu, powiedział: dobre myśli, dobre słowa, dobre czyny. Więc zacznijmy od tego, od dobrych myśli, od dobrych czynów, od dobrych słów. I to my mamy to robić. Dziękuję bardzo. Brawo! Marcin Osadowski, człowiek.